Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy niesamowitą okazję. Mam okazję teraz spotkania z Markiem Łabuckim, jeden z naszych fantastycznych kolegów z grupy i genialny operator też, ale fantastyczny autor filmów i kanału Łabucki Projekt. Marku, witam Cię bardzo serdecznie. Ja również Ciebie witam i widzów. Tak. Słuchajcie, chciałem podpytać trochę Marka, bo on ma bardzo specyficzny warsztat i bardzo mi się podoba jego warsztat. Przede wszystkim chciałem Cię zapytać o to, jak wyglądają Twoje sesje, gdybyś mógł powiedzieć w paru słowach, bo ja dostrzegam przede wszystkim różnorodność ujęć. Widzę u Ciebie co najmniej 20 różnych wysokości kątów i technik, w jaki sposób Ty filmujesz, głównie zamki, prawda, obiekty. Gdybyś nam mógł powiedzieć właśnie trochę na ten temat, jak to jest samym już... Czy się przygotowujesz też długo? Jak to wyglądała u Ciebie taka sesja? Szczerze, nie przygotowuję się praktycznie w ogóle, z tego względu, że nie mam na to czasu. To tak szczerze. Na przykład dzisiaj miałem taką sytuację, że nagrywałem zamek tutaj w Wiśniczu i była taka sytuacja, że nagrywam, patrzę, wleciałem w czerwoną strefę. Co się okazało? Wleciałem w strefę przy więzieniu. I to bardzo drastycznym więzieniu, no, o zaostrzonym rygorze. No i oczywiście szybka informacja do strażników, że takie są nagrywane ujęcia, żeby nie strzelali do obiektu. Szybko wykonałem ujęcia, zgłosiłem zakończenie lotów, no i udało się bez dodatkowych nieszczęść. Ile zwykle baterii wykorzystujesz na nagranie jednego zamku, powiedzmy na jedną sesję? Od 1 do 7, w zależności od zamku. Malbork nagrywałem na 5 bateriach, jeżeli chodzi Wiśnicz, to akurat 2,5 baterii. Akurat wczoraj, jak nagrywałem Łańcut, takie ujęcia z remontu, to było około 7 baterii, 7, 6,5, o coś koło tego. Czyli widać, że każdy zamek stawia inne wymagania i też każda historia jest inna pewnie. Czy masz taki pomysł, już wizję, jak zobaczysz zamek, jak go chciałbyś pokazać, czy raczej to tak spontanicznie też wychodzi? To, w jaki sposób można nagrać obiekt, jest przede wszystkim zrobione w taki sposób, aby najpierw wystartować, oblecieć go na wysokości przynajmniej 40-50 metrów dookoła. Jeżeli widzimy, jak wygląda obiekt, wtedy możemy już obczaić opcje podlecenia z każdej strony, z której strony możemy podlecieć bliżej, z której najlepiej można powiedzieć w dalszych odległościach, gdzie można zrobić ujęcia niskie z wysoko ustawioną kamerą, a gdzie najlepiej po prostu z góry to wszystko ściągnąć. I powiedz teraz trochę też o montażach. Jak wygląda u Ciebie kwestia montażu? Bo wiadomo, że to jest bardzo pracochłonne i wielu osobom montaż spędza sens powiek, bo czasami mają mnóstwo filmów nagranych, materiału, a z montażem jest tak kłopotliwie. Jak u Ciebie ten montaż? Czy zajmuje Ci też długo czasu? Najdłużej to chyba idzie właśnie o tą muzykę, która Tobie się tak nie podoba. Jeżeli znajdę muzykę, którą widzę przy tym obiekcie, to wtedy już leci dość szybko. Ale najdłużej to schodzi przy zebraniu wszystkich materiałów, a później już bajka. I tak, ja widzę u Ciebie, że też bardzo tak często, dosyć charakterystyczne masz, bo mniej więcej weekendy poświęcasz na nagrania i dosyć często faktycznie te Twoje produkcje. Średnio co tydzień myślę, że ukazują się. I widać, że jesteś takim autorem, który na ten kanał prowadzi faktycznie regularnie. Jak Ty też do niego podchodzisz i czym jest dla Ciebie ten kanał? Kanał jest takim przykładem pokazania, co robię. Czy chcę się promować? Nie chcę się promować. Ja to robię przede wszystkim dla siebie, a przy okazji zarażam innych swoją pasją. Jak często? Kiedy po prostu mogę wyskoczyć gdzieś, coś nagrać, to jest wszystko dobrze. No jak były te upały, to wolałem na basenie siedzieć, no ale to zrozumiałem. Czyli też ciepła i zimna woda. Zimna woda głównie Marka tutaj przyciąga, bo jest też w Stowarzyszeniu Morców. Przepraszam. Słuchajcie, jeszcze mam do Marka dwa pytania, bo ja bym mógł z nim pogadać cały dzień, ale ma rodzinę, ale tutaj leje, zobowiązania.
Następne pytanie jest takie, jeżeli chodzi o zgody na filmowanie obiektów, jak to u Ciebie wygląda? Czy wcześniej rozpoznajesz sprawę, czy pytasz, jesteś w kontakcie z zarządcami, czy też dla nich na przykład te ujęcia robisz, czy zdjęcia przy okazji? Jak to u Ciebie wygląda, Marek, z takimi sprawami? Jeżeli chodzi o obiekty typu zamkowe, to zawsze, ale podkreślam zawsze, piszę wcześniej, kontaktuję się telefonicznie, dostaję zgodę w formie pisemnej, to jest bardzo ważne, ponieważ to, że ktoś powie przez telefon, tak, nie ma problemu, tak miałem w 2017 roku i przyjeżdżałem na obiekt, jechałem jakieś 300 km w jedną stronę, żeby coś nagrać i dostawałem odpowiedź, nie, pan nie wejdzie, pan nie ma żadnego dowodu, że może pan latać. Dlatego teraz tylko i wyłącznie są zgody pisemne i te zgody dostaję praktycznie z każdych obiektów muzealnych. Trzeba pamiętać o tym, że dużo zamków nie ma statusu muzeum i dzięki temu zamek możemy nagrywać, oczywiście nie startując z poziomu zamku, czyli no, w obrębie zamku nie możemy startować, ponieważ załóżmy właściciel się nie zgadza, no ale taki krzyżtopór możemy nagrać nie wchodząc na teren zamku, nie wlatując na teren zamku. I to jest zgodnie z przepisami, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Lecz tutaj dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że latanie przy niektórych obiektach, na przykład zamek w Łańcucie, wymaga bardzo dokładnych zgód właściciela, ponieważ to już jest zamek, tak samo jak Malbork, co też zwracałem uwagę, że polatać zawsze można, poza granicami zamku. Jeżeli już latamy nad zamkiem, to musimy dostać zgodę zarządcy obiektu. Dużo zamków także jest własnością prywatną i nawet nagrywanie takiego obiektu jest niezgodne, jeżeli się zarządca nie zgodzi. Niezgodne, no, łamanie przepisów, uwiecznianie wizerunku danego obiektu. Tu musimy mieć czystą zgodę i najlepiej pisemną, żeby później nie było problemów. Czyli radzisz jednak, żeby za każdym razem wcześniej się skontaktować, najlepiej mailowo i dobrze zaplanować takie wizyty na obiektach, prawda? Wizyty nigdy nie zaplanujemy stuprocentowo. Możemy na Google Maps zobaczyć, jak to wygląda, oblecieć, zobaczyć dookoła, ale i tak wizja się zmienia, kiedy wypuścimy drona u góry. Wszystko to, co mamy nagrać, tworzy się od razu. Widzimy, w którym miejscu, co, jak, dlaczego i po co tam jesteśmy? No, a przed komputerem jedynie możemy tylko tego maila napisać i życzę każdemu, żeby udawało się tak jak mi, że w przypadku na przykład Wiśnicza otrzymałem zgodę. No i tutaj przechodzimy do drugiej kwestii, co pewnie dużo osobom się nie spodoba. Ja każde nagrania zamków czy obiektów, które są warte tego nakręcenia, udostępniam właścicielom, zarządcom tych obiektów za darmo. I czy to jest, można powiedzieć, takie granie na niekorzyść osób, które zarobkują z takich nagrań? Niestety tak, za co przepraszam. Ale jeżeli ja chciałbym mieć materiał, który jest godny pokazania, puszczenia takiej serii, na przykład zamki Podkarpacia, to niestety te zamki muszę mieć wszystkie. I te osoby, które się załóżmy nie zgodzą, żeby odpłatnie im zrobić, muszę im po prostu zrobić za darmo lub nawet przekazać ten materiał za darmo, żeby one były zadowolone, mi pozwoliły latać. Ja przy okazji też jestem zadowolony, bo ja mam materiał, który nie każdy ma. Marek, a jeszcze dwa słowa o produkcji, tej super produkcji właśnie Zamki Podkarpacia. Na koniec, gdybyś mógł powiedzieć widzom, czy ta produkcja to jest twoja typowo amatorska, czy współdziałasz, współpracujesz, nie wiem, z województwem, czy właśnie z innymi instytucjami? Jak ta historia, jak ten projekt jest prowadzony? Myślałem, że mnie nie wkopiesz, ale dziękuję. Produkcja jest czysto prywatna. Rozpoczęła się jeszcze w 2017 roku, ale jeżeli chodzi o zgody, można powiedzieć takiego objęcia patronatem przez Urząd Marszałkowski, to dopiero, można powiedzieć, przesłałem materiał w ubiegłym tygodniu i ta sprawa się toczy. Oczywiście dam znać, z jakim efektem, ale biorąc pod uwagę, że oni niczego, można powiedzieć, nie muszą dawać za to, dostają materiał, który promuje Podkarpacie, zamki przede wszystkim Podkarpacia, no to zdziwiłbym się, gdyby powiedzieli nie. Fajnie.
Marek, bardzo ci dziękuję i gratuluję przede wszystkim świetnego rzemiosła, twojego zaparcia też, bo widać, że to jest prawdziwa pasja dla ciebie i serdecznie dziękuję w imieniu też widzów naszej porannej kawy za ten wywiad, jeden z najbardziej spektakularnych wywiadów, jakie w tej chwili mamy nagrane i serdeczne dzięki za to. Dziękuję również, do widzenia.